Cześć, z tej strony Artur. Dzisiaj kolejna część cyklu Maraton na maturę podstawową z matematyki 2023. Do waszej maturki zostało już 9 dni. Dzisiaj mam dla was zadanie z ciągu arytmetycznego. Zapraszam. A po co mi ta matma? Standardowo ci, którzy piszą maturę w tym roku, niech napiszą hashtag w komentarzu. Maraton 2023. A tu trzymajcie pełen w ogóle materiał z ciągu arytmetycznego. Może się komuś przydać. I zapraszam na Discord. Dany jest ciąg arytmetyczny AN, określony dla każdej liczby naturalnej n większej równej 1. Jego różnica jest równa 4, a suma jego pierwszych 5 wyrazów jest 3 razy mniejsza od sumy następnych 5 wyrazów. O, trochę coś innego. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. No dobrze. Jego różnica jest równa 4. No to już zapiszmy sobie, że nasze R jest równe 4 w tym zadaniu. Dobrze, to mamy tutaj napisane. A suma jego pierwszych 5 wyrazów, czyli suma S5 jest równa... Aha, nie jest równa. Jest 3 razy mniejsza od sumy następnych 5 wyrazów. Dobra, i tutaj jest bardzo ważna rzecz, bo jeżeli tego nie opanujecie, to nie zrobicie tego zadania po prostu. Jakbyśmy sobie wyobrazili sumę pierwszych 10 wyrazów, to będzie A1... dodać A2, dodać A3, dodać A4, dodać A5. Tak byśmy sobie to wyobrazili. No i zauważcie w sumie, że od pierwszego do piątego wyrazu to nie ma problemu, to będzie po prostu S5. Tak? To jest suma 5 wyrazów. Natomiast to takie coś, to cudeńko, nie wiadomo jak to nazwać, jakiś x, może tak sobie to nazwiemy, no bo to nie jest suma 10 wyrazów, to jest suma 5, ale nie od pierwszego, no a SN jest zarezerwowane na sumę od pierwszego do któregoś wyrazu. No i teraz się zastanówcie, jak tego x-a można policzyć, co by tu można było napisać? Tu by można było napisać w sumie, że nasze S10, czyli nasza suma 10 wyrazów, to jest tak naprawdę suma 5 wyrazów, no po prostu dodać ten x, nie? To plus to daje to. No ma to sens, mam nadzieję. No i teraz zastanówmy się, co oni nam powiedzieli. Oni nam powiedzieli, że suma jego pierwszych 5 wyrazów, czyli to nasze S5, no dobra, jest jakie? Jest 3 razy mniejsze od sumy następnych 5. Suma następnych 5 to będzie x. To jest ta suma następnych 5, nie? No dobrze, czyli co? Jak to ma być? Jest 3 razy mniejsze od sumy następnych 5 wyrazów, czyli tu by był x, no i wiemy, że to jest 3 razy mniejsze od tego, no to żeby to mogło być równe, to przez 3 trzeba to mniejsze pomnożyć, tak? Czyli 3 razy ta suma 3 razy mniejsza da nam sumę 5 tych kolejnych wyrazów. No dobrze, no i to jest w sumie równanie, które które trzeba rozwiązać, natomiast no z tego, co tutaj zapisałem wyżej, wynika, mam nadzieję bez problemu, że przecież nasz x to jest nic innego jak w takim razie suma 10 wyrazów minus, tak, bo to wystarczy przerzucić na tą stronę i zamienić to stronami po prostu. Czyli tu będzie minus S5, nie? No i to po prostu trzeba by tu wstawić, tak? Czyli tu mamy taki układ, można powiedzieć, układ równań. O, czyli ogólnie wychodzi, że 3 sumy 5 naszych wyrazów są równe sumie 10 wyrazów minus suma 5 wyrazu. No to w sumie to możemy przerzucić na drugą stronę, to będzie plus, czyli 4 sumy 5 wyrazów będą równe sumie 10 wyrazów. No i tu po prostu wystarczy wstawić to do wzoru na sumę n początkowych wyrazów. Tu macie wzór z karty wzorów. I tam mamy wzór, że to jest 2a... I to jest wzór, że tu jest 2a1, dodać n minus 1. To już wstawimy 5 minus 1 razy r, czyli razy 4, podzielić na 2, pomnożyć przez n, czyli pomnożyć przez 5, równa się i tu będzie 2a1, dodać 10 tym razem minus 1 razy nasze r, czyli razy 4, podzielić na 2 razy n, czyli razy 10. No dobra, no i tutaj trzeba sobie coś tam poskracać. Na pewno można dwójkę z tą dwójką, tu będzie 2, tu będzie 1. W ogóle proponuję to podzielić wszystko przez 5 obustronnie, to wtedy to jakby do jedynki, a to do dwójki nam zniknie, a jeżeli tu do dwójki, to ta dwójka w ogóle z tą dwójką do jedynki. No mam nadzieję, że nie za szybko, mam nadzieję, że się nie pogubiliście. No tutaj taki skrót myślowy trochę, mam nadzieję, że będzie ok. Tu została nam dwójka, więc tą dwójkę trzeba wymnożyć z całym tym licznikiem. No dobrze, czyli mamy tak. 2 razy 2a1 to będzie 4a1. Dodać tutaj to jest w sumie 4 razy 4 to jest 16 i 16 razy 2 to będzie 32 równa się. I tutaj coś nam zostało? Nie, tu są jedynki, czyli to przepisujemy, czyli to jest 2a1 dodać 9 razy 4, czyli to będzie po prostu 36. O, cyk. No i 2a1 na drugą stronę to 2, 4a1 minus 2a1 to będzie 2a1, czyli 2a1 równa się 36 minus 32 to będzie 4. Dzielimy sobie na 2, czyli nasze a1 wychodzi równe 2. I to będzie nasze rozwiązanie. O co było pytanie? Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. No to policzyliśmy. No to policzyliśmy pierwszy tego wyraz ciągu. Odpowiedź a1 równe 2. Pięknie. Pamiętajcie, że maraton jest codziennie o 20 aż do waszej matury. Dla tych, którzy zdają maturę w tym roku, niech napiszą hashtag w komentarzu maraton 2023. Tutaj trzymajcie pełen materiał z ciągu arytmetycznego, a tutaj trzymajcie cały arkusz pokazowy rozwiązany właśnie przeze mnie na tą nową maturę po 8 klasie. Miłego dnia życzę i do zobaczenia jutro o 20. A po co mi ta matma?